Witam w kolejnym materiale. Dzisiaj jedziemy do. Nie pamiętam gdzie, macie napis na dole. I mam nadzieję, że będzie fajnie. Choć jest rano. W sumie to nie rano, bo dziewiąta, ale dla osoby z przesuniętym cyklem dobowym o 4 godziny, to jest jakaś czwarta rano. Bo poszedłem spać o czwartej. No, więc zaczynamy. Do groźnie wyglądającej kłótni doszło w autobusie komunikacji miejskiej na linii M4 w Sosnowcu. Wszystko rozpoczęło się, gdy do autobusu wszedł młody mężczyzna, który zaatakował się. Dobra widzowie, wylądowaliśmy kurwa w Sosnowcu. Tak, wiem, memy z Sosnowcem, też lubię. I mamy, jak patrzę na nawigację, 7 km. I będziemy na Backyardzie. Więc, no cóż, mi zostało pokonać te 7 km. Rowerem oczywiście. No i co? Mam nadzieję, że następne wyjazdy będą prostsze, bo... No będą prostsze, bo już będzie samochodem raczej następny wyjazd. Szczególnie, że niestety jadę dość daleko. Więc co? Ja jadę i widzimy się na Backyardzie. Dobra, dojechaliśmy na Backyard. I co? Testujemy poduchę. Zobaczymy, co uda się dzisiaj wykminić. Dobra, co za jak odjebie. Beko bar, taktycznie. To ja spróbuję samego bara. Ciekawie. Dobra, mówisz track, to spróbujemy track. Taki był plan, bo plan zakręcić beko i do tego dołożyć truje. Aj! Pomocowanie do GoPro. Rozjebałeś? Rower mi spadł na mnie. A rozjebałeś GoPro? Nie, GoPro całe, ale... Mocowanie delikatnie mówiąc, na swoje najlepsze czasy za sobą. Czyli rozjebałeś mocowanie? No, dobra kurwa. Nie, spróbuję skleić albo pospawać. Rower kurwa na mnie spadł. Jakoś się kurwa chujowo wybiłem. Dobra widzowie, straty w dniu dzisiejszym oszacowane są na jakieś całe tu zawrotne 24 zł w postaci mocowania na GoPro, bo spadł na mnie rower i mi kurwa połamał. Więc chuj w sumie w to mocowanie, ale problem jest taki, że nie mam czym za bardzo przymocować w tym momencie GoPro do kasku. Jest trochę Lipton.
Opa! Ej, to było dobre. Kurwa. Przecież z tego prawie kesrol kurwa wyszedł. No. Czy inne coś tam. Ej, no, Sigma akurat twój. Dzięki. Siema. O kurwa, jeszcze raz. Żegnam, dziękuję. W ogóle za nagranie, panowie. Spoko. Dobra, widzowie, to co? Nasz wyjazd się tak jakby trochę kończy, ale jeszcze pewnie droga powrotna. Nie, może coś wrzucę, bo mam takie wrażenie, że trochę krótko po prostu film wyszedł. I co? Więc my powoli zwijamy na pociąg powrotny, gdyż mamy godzinę 18:05. I co? Pewnie widzimy się gdzieś tam w okolicach peronu, czy coś takiego. Ogólnie widzowie, to mamy dość spory problem. Bo siedzę sobie na stacji, kurwa, jego mać, Sosnowiec, kurwa, Główny. I nic by nie było w tym nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jestem, kurwa, pół Polski od domu. I PKP stwierdziło, że se pociąg opóźni o 40 jebanych minut. Kurwa, ja rozumiem, żeby pociąg się spóźnił 5 minut. Dobra, 10, kurwa, ale 40. To nie jest pociąg podmiejski, że zaraz, kurwa, przyjedzie następny, tylko następnego, kurwa, nie ma już. Jak mi ten pociąg nie przyjedzie, to się chyba, kurwa, pochlasta. Odcinek bez problemów nie byłby odcinkiem, więc możecie chociaż dać łapkę w górę, nie wiem, suba, kurwa, cokolwiek. Na pocieszenie. No ja czekam non-stop na pociąg. PKP, kochamy, prędzej kurwa pieszo. Albo poczekaj, kiedyś przyjedzie, albo i kurwa nie przyjedzie. To drugie chyba trafniejsze w tej sytuacji. Kurwa, jedzie. Opóźniony kurwa 40 minut. Dobra, teraz tylko trzeba namierzyć. ...348. Przepraszam. Wagon 348. Który to? Następny. Proszę krzyżówka jechać. Dobrze, już. 348... Jesteśmy. Bilet mam. Żyjemy, widzowie. Dobra, jesteśmy na centralnym. Dobra, co mogę powiedzieć? Jestem już, jak pewnie widać, ci, którzy są z Warszawy, będą bardzo dobrze kojarzyć to miejsce. Jesteśmy na dworcu centralnym, tylko mamy lekkie problemy z tego tytułu, że jest godzina 22:19, a pociąg miał być chyba 21:20 coś. Wkleję wam element rozkładu gdzieś pewnie tu. I co? No szczerze, PKP? Śmiech na sali. Dobra, pewnie w montażu uciąłem wam tamtą wypowiedź, bo tak jakby trochę się za bardzo rozgadałem. I wyszło samego surowego nagrania 7 minut, więc to wam pewnie skrócił do 5 i było to pół materiału. Krótkie podsumowanie. PKP, totalne dno. Nie zamierzam, kurwa, ludzie. Dobra, koniec ludzi. Ten moment, gdy jesteś, kurwa, introwertykiem i gadasz, kurwa, do kamery na środku, kurwa, patelni w Warszawie. Dobra, podsumowując, PKP dno totalne, o ile zawieźli mnie w miarę fajnie, to kurwa z powrotem, kurwa znowu ludzie. Dobra, kurwa trzeci raz to nagrywam. Podsumowując, PKP totalne dno, zawieźli mnie fajnie, o czasie wszystko, ale powrót, kurwa, obsuwa 40 minut, to jest dla mnie jakiś żart. Każdy chce, kurwa, wrócić do domu o normalnej godzinie, a nie koczować na peronie, kurwa, 40 minut, bo im się tak zachciało. Zamykając, kurwa, temat PKP, prędzej, kurwa, pieszo, poczekaj, kiedyś przyjedzie, albo i, kurwa, nie przyjedzie i tak dalej, bo naprawdę określenie na to, kurwa, zjebane przedsiębiorstwo jest multum. Miejscówka. Naprawdę zajebiste miejsce,
jak po prostu chcecie pokatować na poduchę, to naprawdę spoko. I co? Czy przyjadę tam drugi raz? Na pewno przyjadę tam drugi raz, tylko już raczej samochodem, żeby się nie tłuc z tymi zjebanymi pociągami. Więc co mogę powiedzieć? Tak to, kurwa, ludzie. Dobra, chuj to bezdomny, najwyżej do mnie podejdzie i będzie chciał 2 złote. Kończąc, ogólnie miejscówka zajebista, jeśli chcecie na poduchę pokatować coś, nawet kurwa, nie wiem, banyhopa, jak się da. Nie wiem w sumie, czy się da. Nie da się chyba w sumie banyhopa. Dobra, nevermind. To naprawdę zajebiście. Czy przyjadę tam drugi raz? Tak, przyjadę, ale już pewnie samochodem, bo komunikacją, kurwa, pozamiejską czy miejską, kurwa, pierdolę to. Więc co? To tyle w dzisiejszym materiale. Do zobaczenia następnym razem. Zostawcie lajka, suba, komentarz. Jakiś miły najlepiej. Albo niemiły. Nie wiem. Wyraźcie swój feedback na temat tego materiału, bo w sumie ciekawy jestem, jak się przyjmie taki materiał, bo też staram się motywować. Dobra, kurwa, idą ludzie, więc nara.